MFA Classic, MFA Plus, gruntowanie bezbarwne. Podłoże chłonne, stabilne należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:4 z wodą. Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian. Zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA Plus, rozcieńczonego maksymalnie 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. Murimal 200 – warstwa podkładowa. Na dobrze przygotowane podłoże nanosimy pierwszą warstwę podkładową farby, którą rozcieńczamy 5 do 15% wodą w zależności od bazy koloru. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka, wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów i tym podobne. Następnie malujemy równomiernie, zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do wyschniętej warstwy. Jeans – warstwa dekoracyjna. Jeans Velatura do nanoszenia szczotką, ławkowcem należy rozcieńczyć 10 do 20% wodą. Do utworzenia splotu tkanego płótna produkt nanosimy na 2 etapy, tworząc 2 warstwy w przeciwnych kierunkach. Nanieść jeans Velatura na powierzchnię w ilości odpowiedniej do uzyskania wzorów w wybranym kierunku wąskimi pasami, które następnie przy użyciu porowatej gąbki lub pędzla formujemy we wzór, tworząc równomierną fakturę przypominającą nitki makaronu. W przypadku dużych powierzchni dla zachowania prostego wzoru zaleca się użyć długiej poziomicy do prowadzenia narzędzia. Jeans Velatura jest nakładana etapami aż do ukończenia całej powierzchni. Jeans – warstwa dekoracyjna. Nałożyć jeans Velatura na powierzchnię w ilości odpowiedniej do uzyskania wzorów w przeciwnym kierunku do warstwy poprzedniej, nanosząc wąskimi pasami. Następnie przy użyciu porowatej gąbki lub pędzla formujemy wzór, tworząc równomierną fakturę przypominającą nitki makaronu. W przypadku dużych powierzchni dla zachowania prostego wzoru zaleca się użyć długiej poziomicy do prowadzenia narzędzia. Jeans Velatura jest nakładana etapami aż do ukończenia całej powierzchni. Produkt wykorzystywany jest do zdobienia pomieszczeń wewnętrznych, salonów, przedpokoi, pokoi dziecinnych, gabinetów, pomieszczeń użyteczności publicznej, wnętrz industrialnych lub apartamentów. Świetnie komponuje się z betonem, drewnem, szkłem, naturalnymi materiałami oraz metalem, tworząc modne i niepowtarzalne wnętrza.